My dotarliśmy właśnie do Royal Dental i dobiega końca ta półtorej roczna przygoda. Także idziemy, wchodzimy, rejestrujemy się, prawdopodobnie zaczniemy od skanu. No a później zobaczymy, co się będzie działo. Także na bieżąco będę Wam prowadziła tutaj tą narrację. Także bądźcie ze mną, bo to strasznie dla mnie emocjonująca chwila. Zacznę od umycia zębów. Jest różnica pomiędzy tym, co było, co jest teraz, także jest ten lepszy zrys, także warto było tych 6 nakładek tam przeznaczyć. Tak. Warto było poczekać na te 6 nakładek ostatnich. Zgadza się. 11 i 6. Mhm. Doszło nawet na tej dwójce. Tak. I z tyłu znacznie lepiej jest. Tak, bardzo się domknęły. Tutaj też z przodu fajnie się zazębiły, że jest mniejsza ta gdzieś tam szczelina. To już jest dla mnie idealnie, w ogóle jest petarda, nie? Także tak, warto było, super, że to zrobiliśmy. Tak to wygląda teraz. Także dzisiaj sobie mówimy dalsze działania, dalsze plany. Mm-hmm. Kończymy leczenie, trzeba będzie to wszystko dobrze ustabilizować, czyli retencja po zakończonym leczeniu. Mhm. Żeby to zrobić, najpierw higienizację. Warunki są już dobre, także trzeba będzie tylko usunąć kamień osad. Mhm. No. To jest pierwszy skan, czyli to nie był początek leczenia, ale to była pierwsza konsultacja wtedy, w maju. Tak. 2022. Tak to wyglądało, bez kolorów. Tak. To... Niewiarygodne to jest. Naprawdę to jest niewiarygodne. Tutaj no, miało się wrażenie, tak, wtedy się śmialiśmy, że buja się nie zamyka. Jakby po prostu, nie wiem, była w trakcie domykania. Także to jest to, jakie one są równe, piękne, jak się zmieniła mi twarz i też sposób mówienia, to jest niewiarygodne. Czyli żadnych efektów ubocznych nie ma. Są same pozytywy. Cudownie. Więc plan działań jest następujący. Okay. Higienizacja, tak. Ściąganie zaczepów, czyli higienizacja, ściąganie kamienia osadu, tak żeby zęby były idealnie czyste. Następnie, w tym samym dniu, gdyby to wizyta po wizycie, tak też może być, ściągamy zaczepy i robimy retencję. O taki wadzie, no myślę, że maksymalnie trzeba zabezpieczyć zęby, czyli będzie łańcuszek retencyjny od wewnętrznej strony i górę i dół. Tak bym to zrobił, plus nakładki retencyjne. Jeżeli chodzi o nitkowanie zębów pomiędzy, nie da rady. Nitka nie przejdzie. Nitka nie przejdzie, ale można używać irygatora. Irygator, żeby doczyścić te przestrzenie pomiędzy zębowe, to nie ma dużych szczelin, czyli używanie takich czyścików, takich szczoteczek międzyzębowych, myślę, że też nie byłoby wskazane, bo to można sobie... Ja nie daję rady, ja tylko... Nie, to jest za ciasno. Za ciasno, gdzie są bardzo wyglądają, ale aktualnie jest sporo. Nie, sporo jest. No wiem. Z tego sporo, nie jestem z tego dumna, trochę się wstydzę. Ale będzie lepiej. O, no to jest piękne, myślę. Będzie lepiej, bo nakładki też nie będą noszone cały czas, także ta higiena będzie łatwiejsza na pewno. Pod nakładką też zbiera się ślina i ten kamień się też przyznaję się, że czasami było, że się coś zjadła, bo się poza domem nie byłam w stanie tego umyć. No dobra, przyznaję się, bez bicia teraz już mogę. Ale efekt jest bardzo, bardzo fajny. No, najpierw zrobimy to, żeby skończyć ten etap leczenia, a później może będzie większy. Dobra, rozumiem. Okej, no to tyle właściwie. Dzisiaj się tylko widzimy, żeby powiedzieć, że jest okej, nie? No, bo to do końca było nie wiadomo, czy to wszystko wyjdzie, czy nie wyjdzie, może by trzeba coś jeszcze, ale udało się, tak? Fajnie to wygląda. Jestem zadowolony z tego efektu. Uważam, że będzie jeszcze lepiej, ale no, zęby i sam zwyczaj no, trochę dojrzewa z czasem i robi się coraz lepiej. Super. Do zobaczenia. Tak, to jak, nie wiem, może w tym tygodniu, może przyszły tydzień, także to jest tylko wyłącznie nam kwestia wystawienia terminu. Dobra, musimy przygotować jak tam z młodym naszym, byli w stanie jak to będzie pasowało. Ogarnąć. Super. Raczej. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Jej! Zdejmujemy.
Ja bym panią zaprosiła. Jutro na 17, okej. Okay. Jutro na 17. Udało się ogarnąć wcześniej, także od razu wróciłam i leczymy zęby. Konsultujemy i zobaczymy, czy uda się coś wyleczyć, czy to są zbyt grube sprawy. Mam nadzieję, że nie i coś gdzieś tam już pójdzie do przodu. Przed nami, ale jest fajnie. Pani doktor jest naprawdę niesamowita. Tak miłego dentysty w odniesieniu do robienia zębów to jeszcze nie miałam. Ale chyba strasznie delikatnie ci to robiła, bardzo nie? Bardzo delikatnie, no. Tak, żeby cię tylko nie zabolało. Tak. Czuję się tak zaopiekowana, że jeszcze chyba tak się zaopiekowana przez dentystę w życiu nie czułam. Znaczy, oprócz doktora. Także tutaj duet idealny, naprawdę. Przepraszam, trochę mnie wytrzepało, bo jakby to wiertło niby jest delikatne, a ja miałam wrażenie, że ten. A potem ostatecznie zrobiło mi się błogo, że jak wstałam, zaczęło mi się robić zimno, a to wiesz, że to już jest rozpanie, no nie? To jakby się obudziła. Także naprawdę. No, powiem ci, Krzyś, szaleństwo. Bo ja już trochę lat mam, trochę dentystów przeszłam i tak delikatnego dentysty, no mówię drugi raz, że w życiu nie miałam. Także szapoba i fantastyczna kobieta. Fantastyczna pani doktor, naprawdę. Jeżeli ktoś się boi dentystów, to uważam, że proszę bardzo. Mój mąż by tak delikatnie nie głaska po plecach niż... No bo ty nie lubisz. A w jednym miejscu jak się wiesz, jak jest. Wiesz, dobra. Jak jest. Wsiadamy do auta, jedziemy do Mikołaja. Jedziemy do Mikołaja, bo trochę nam się też to trochę wydłużyło. Wydłużyło bardzo. Bardzo, bo ten ząb był bardzo problematyczny, no wyszło tego troszkę. Zobaczymy jak to będzie wyglądało wszystko. Mam nadzieję, że ładnie to ogarniemy. Ale jestem bardzo zadowolona. Naprawdę jestem bardzo zadowolona. Zobaczcie. Co tam nie jest? Nie wiem, czy to gdzieś widać. Chyba widać. Co to jest? O Jezusku moje małe. Czyli dobrze jest? Jaki celwony! No! Co on taki celwony? Może biegał. Jaki spocony! I co ma na stole? Kamienie! Czyli cioci jednak ten cały... Tak, skalniaczek. Segment skalniaczek. Po kamyczku. Zobaczymy, czy jak dojedziemy, to jest cały. Przepraszam, że tak mówię, prawdopodobnie... Masz opadniętą wargę. Czuć, nie? Dobra. No. Jedziemy.